Cześć kochani, wasz Soul Voice. Kontynuujemy naszą pogawędkę, czyli mój monolog na temat kolorów, a przede wszystkim kolorów życia, kolorów w połączeniu ze znakami zodiaku. Jaki znak zodiaku i ma, powiedziałabym, przyporządkowany swój kolor mocy? Kolor mocy bowiem jest bardzo znaczący dla każdego znaku zodiaku i jest on innym kolorem i wpływa zupełnie inaczej na daną osobę i na otoczenie, w jakim ta osoba przebywa, to tak na marginesie. Teraz króciutko przedstawię rybom, jakie to ryby mają ulubione kolory mieć i dlaczego. Dla ryb jest bardzo dobrym kolorem, kolorem mocy, taki jasny zielony. Rybami generalnie rządzi w ogóle Neptun, pod którego wpływem dochodzi do, powiedziałabym, wewnętrznego zjednoczenia. Kolor mocy ryb jest jasnozielony, będący jednym z odcieni oceanu. To jest taki oceaniczny zielony, nie wiem, nie wchodzi w turkusowy, ale taki kolor morza. Słuchajcie, jak to nieraz na zdjęciach widać, taka piękna lazurowa zieleń, tak bym to ujęła. Barwa ta w ogóle przynosi uzdrowienie i odnowę oraz łączy ryby z ich podświadomością. To właśnie jasnozielony jest kolorem życia, uzdrowienia oraz, powiedziałabym, inspiracji. Co więcej, potęguje, kochani, w rybach zamiłowanie do sztuki i wszystkiego, co jest związane właśnie z wyobraźnią. Oczywiście zodiakalne ryby są również bardzo emocjonalne. Często otwarcie wyrażają, powiedziałabym, swoje uczucia. Kolor mocy ryb pomaga im nieco się wyciszyć. Jest to taki lazurowy, jeszcze raz podkreślam, zielony. Wewnętrzny spokój właśnie daje im ten kolor i jest dla nich fenomenalny, ponieważ ryby są bardzo wrażliwe, jednak zwykle mają problem z osiągnięciem takiego jakby poziomu równowagi w tej wrażliwości. Talizman dla ryb to przede wszystkim wisiorki ze zwierzętami morskimi, jak na przykład konik morski, właśnie w takim delikatnym turkusie takiej zieleni. No, tak mi to jakoś ciężko szmaragdowej może tak ująć, ale wiecie chyba, o co mi chodzi. To jest taka piękna, piękna, jasna, szmaragdowa zieleń oceanu. I ten kolor będzie wtórował i pomagał wam, kochane ryby, przejść przez życie, więc powinniście w domu mieć jakieś gadżety związane z tym kolorem, tak jak zawsze mówię, poduszki, lampki, nie wiem, cokolwiek sobie po prostu wymyślicie. O gustach się nie dyskutuje, ponieważ każdy ma inny gust, dlatego pozostańmy po prostu przy waszej inwencji twórczej. Taki zielony, morski kolor widziałam w wielu sklepach, są różnego rodzaju dywaniki fajne, ozdobne żyrandole, więc co tylko sobie wymyślicie, możecie zrobić też i pomalować kawałek ściany właśnie w takim morskim, zielonym odcieniu. Wybór należy po prostu do was i wasza decyzja, ja tylko tak pokrótce przypomniałam wam, jaki kolor jest kolorem mocy właśnie dla ryb. Czyli, drogie ryby, podsumowując, waszym kolorem życia jest jasnozielony, seledynowy, taki bym powiedziała wręcz. A teraz, kochane wodniki, witam was serdecznie. Waszym kolorem mocy jest kolor niebieski, który również lubię. Tym innowacyjnym znakiem rządzi w ogóle planeta Urana, a kolorem mocy jest, jak powiedziałam, niebieski. To doskonały, w ogóle mówiąc, środek do walki z wszelakiego rodzaju stresem. Pozwala w ogóle uspokoić umysł i emocje, bowiem niebieski pomaga generować generalnie różnego rodzaju pomysły, a jednocześnie równoważyć niespokojną energię wodnika. Kolor niebieski reprezentuje w ogóle ogrom, jakby to powiedzieć, przestworzy i pozwala na swobodny przepływ pomysłów. W dodatku zachęca do eksperymentowania. Wodniki bardzo lubią eksperymentować, to ciekawe dusza wszystkiego. Chętnie nawiązują kontakty z innymi ludźmi, dzięki czemu
rozwój wodnika może być gwałtowny i niezwykle pozytywny. Jeśli chodzi o zodiak wodnika, myśli on wyjątkowo nieszablonowo i uważam, że zawsze patrzy na świat z szerszej perspektywy niż inne osoby. Można powiedzieć, że wyprzedza wodnik po prostu swój czas, no nie wiem jak to ująć, dostrzegając to, co na przykład dla innych będzie jeszcze do tej pory niedostrzegalne i praktycznie niemożliwe. Wodnik jest dziwny, ale w umiejętny sposób. Talizmany dla wodnika to przede wszystkim ozdoby z motywami morskiej fali. Więc morska fala, wodniku, good luck dla Ciebie. Poszukaj morskiej fali, może być to zdjęcie, może być to jakiś rysuneczek lub jakiś gadżet. Oczywiście takimi niebieskimi kolorami otaczaj się również w swoim domu, ponieważ one Ci bardzo pomogą i doenergetyzują Twoje braki energii, które wytracasz czasami w nieprzemyślany sposób. No cóż jeszcze, kochany wodniku, nie zapominaj, że niebieski to jest Twój kolor numer jeden, przepraszam, jest to kolor Twojej mocy, boskości i wszystkiego, co z tym związane. Dlatego otaczaj się niebieskim kolorem, kupuj i noś niebieskie rzeczy, a na pewno będziesz o wiele bardziej szczęśliwy niż obecnie. Także moi kochani, mam nadzieję, że ta krótka wypowiedź na temat kolorów przyczyni się do tego, że zwrócicie na kolory baczniejszą uwagę i dzięki temu poprawi się Wasze samopoczucie oraz będziecie czuli się znacznie lepiej, jak barwy, które są dobrane specjalnie dla Waszych znaków zodiaków, będą się znajdowały w Waszym otoczeniu najbliższym lub może będziecie mieli jakieś talizmany ze swoim kolorem lub cokolwiek tylko wymyślicie. Wszystko będzie, kochani, dobre, byle miało magiczną moc i reprezentowało właśnie Wasz cudowny, najwspanialszy kolor, dopasowany oczywiście do Waszego znaku zodiaku. I to na tyle, kochani, jeśli chodzi o ten jedyny, najlepszy kolor dopasowany do znaków zodiaku. Postaram się jeszcze ogólnie przypomnieć Wam charakterystykę różnych kolorów, ponieważ dzięki temu, jak będziecie mieli taką wiedzę, będziecie mogli również zastosować inne kolory, niekoniecznie te, które pasują do Was, ale te, które w danym czasie mogą być Wam po prostu pomocne i w połączeniu z Waszym cudownym kolorem mocy mogą przyczynić się do poprawy i ulepszenia Waszego życia. Posłuchajcie kolejnych filmików, które przygotuję dla Was. Tam będzie omówienie po prostu każdego koloru z osobna, w jak największym skrócie, tak żeby po prostu powiedzieć o tym, co jest najważniejsze. Być może ktoś z Was kiedyś zrobi jakiś krok w tym kierunku i na przykład zmieni kolory w otaczającym go świecie. Tak bym spuentowała. A taka zmiana może naprawdę przyczynić się dużym skokiem energetycznym przede wszystkim, który wzniesie Was i powiedziałabym, wyniesie Wasze dusze ponad przeciętność i sprawi, że poczujecie się dużo lepiej. Będziecie bardziej dowartościowani, uśmiechnięci, nie będziecie mieć tylu problemów co teraz, ponieważ każdy problem będziecie traktować jako wyzwanie, a nie jako problem i mając dużą energetykę, otrzymując, bym powiedziała, dużą energetykę od różnego rodzaju kolorów, które są akurat dobre dla odpowiednich znaków zodiaków, ma się również taką dodatkową moc, takiego powera do życia, taki, powiedziałabym, napęd i taką wewnętrzną radość, którą czasem się zatraca w codzienności życia, kiedy nie wszystko zawsze idzie tak, jakbyśmy chcieli. Ale idzie tak czasami również dlatego, że po prostu sami sobie nie pomagamy, a wręcz przeciwnie, nie mamy nawet świadomości, że możemy pomóc sobie sami i to na przykład w postaci kolorów. No nic, postaram się może jeszcze
pokrótce w jakimś filmie opowiedzieć o leczniczej mocy kolorów, które pomagają w różnego rodzaju schorzeniach i chorobach. A przecież to nic trudnego, kupić sobie jakiś ciuszek w danym kolorze, czy też nawet jeśli nie lubimy tego koloru, ubrać go jako bieliznę, a na wierzch na przykład to, co lubimy. No, nic trudnego, powiedziałabym też nic nowego. Ja tego wszystkiego nie wymyśliłam, przekazuję Wam wiedzę, którą zebrali inni ludzie, ale która uważam, że jest bardzo przydatna i być może dzięki temu poprawi się Wasz status życiowy. Duży uśmiech, kochani, przesyłam dużo radości, jak zawsze, pogody ducha, sympatii dla wszystkich, którzy słuchają moich filmów i chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, magicznej energii, żeby Was otaczały tylko cudowne kolory, które lubicie, które będą po prostu dla Was pomocne i niech Wasz świat stanie się po prostu bardziej kolorowy. Jeśli oczywiście obecnie jest czarno-biały. No, to na tyle. Uściski i do usłyszenia. Pa, pa. Cześć.